Witajcie moi mili z tej strony Chino, a oto przed wami kolejny odcinek z Hero Zero zapowiadany i dzisiaj, tak jak ostatnio mówiłem, zadania specjalne i mam nadzieję, że dzisiaj nie będzie aż takich komplikacji jak ostatnio, że musieliśmy jeszcze oponkami płacić, tak? No a na koniec widać wam 2 miliony, możemy sobie oczywiście coś tutaj polepszyć, jeszcze zastanowimy się co, bo myślę, że przywalimy sobie coś w kondycję i w intuicję. Mamy bardzo dużo inta, więc możemy przywalić też coś innego od czasu do czasu. I myślę, że zabierzemy się za te zadanka. Tak więc wszystko sobie przekładam tutaj. No dawaj, cak. I cak. Tracę kulę ci tu. Damn boys. Drop the bait. Zadania nadzwyczajne i rozpocznij i lecimy. Moi mili, lecimy z tym koksem. Pierwszy, oczywiście lightowo. Drugi, tym bardziej w ogóle. Dawaj, trzeci. Mam nadzieję, że trochę kasy jeszcze po drodze się nazbiera. Oczywiście liczę na to. I bardzo dziękuję za odzew pod poprzednim odcineczkiem z Hero Zero, gdzie wypowiedzieli liście się na dany temat tego nowego serwera i poradników i tak dalej. Co jest? Czemu? No wreszcie, lol, od razu wszystkie baterie poszły na sam początek. Ja nie wierzę. To będzie hardcore, coś czuję, skoro mam jeszcze tyle zadań przed nami. No, tak więc dziękuję za ten odzew i raczej na serwerze 15 będę grać, będzie z niego seria, oczywiście od pierwszego levela będę z wami już tutaj, znaczy tam sobie pykać. Z tego serwera też będzie nadal seria, z tamtego myślę, że zrobię jakąś taką oddzielną. Na przykład, nie wiem, nazwę, wiecie, wujek Staszek, wiecie, i na przykład odcinek pierwszy, coś takiego. Z tym to się jeszcze zobaczy. 582 pi. Damn. Ale to tak hardkorowo. To wszystko jest lepsze od mojego eku. Wiecie co? Walić ten set. Nie będę setu składać, bo się nie opłaca. Serio. Czekajcie, jeszcze to dam. Nie opłaca mi się tego setu składać z tego względu, że no kurczę, pomimo tego, że złożę ten set, to przecież i tak on będzie słabszy niż to, co na przykład założył coś innego, tak? Tutaj ten ma znowu minus 5 nawet, tego sprzedamy. Ten ma trochę więcej. Te mają w ogóle plus 35, taki what the hell? Te plus 25 to te można wywalić. Te mają plus 20. O, też z setu generycznego. What the hell? Plus 23, więc ten sobie założymy na pewno, bo on daje aż plus 23, no to hello, plus 51. Teraz to mnie zabiło. Seryjnie, plus 53. Nie wiem, który lepszy, to chyba raczej. Plus 37 to mogę sprzedać. To też mogę sprzedać. Ale te buty mnie teraz zabiły, czekajcie, plus 47, tam było plus 50, to nie ja, dziękuję. Tutaj mam plus 12, więc tak, plus 61, plus 53, to mogę zabrać, to mogę sprzedać ogólnie, plus 51 też mogę sprzedać. Te trzy rzeczy, tak, ja pierdzielę, tyle do statów. What the fuck, tylko że... To mi doda aż tyle do inta? Serio? Wow. Dobra, to zakładamy to, cak, cak i cak. No i patrzcie, to jest kurna głupie, tak? Bo patrzcie ile to mi tego zabiera. Inteligencji. Ale dobra, mam nadzieję, że to z przedmiotami z tego. Z tamtych innych tych misji sobie zrobimy. Te rzeczy z tego setu to ja nie wiem. Łącznie chyba mam 4 części z tego setu, o ile się nie mylę, tak? Jak to założę? No mam 4 części. Piąta część by była kondycja. Piąta część to jest, to ile się nie mylę, jest pas i bym miał cały set generyczny złożony, ale no prawie złożyliśmy, no sprzedam to po prostu. Prawie ten set złożyliśmy. Byłem bliski tego, ale miałem dobre zamiary, tylko że jeżeli bym chciał ten set tak naprawdę składać, to widzicie teraz jakie itemy bym musiał wywalić, tak?
Tego po prostu zrobić nie możemy, bo te itemy to naprawdę zwykłe AOP, że masakra. Dobra, zaraz będą kolejne OP itemy na pewno. Tutaj w ogóle będę musiał trochę w kondycję sobie przywalić, bo słyszałem, że na zadanie właśnie zwyczajne jest najlepsza kondycja i siła. Bo oczywiście tutaj w zadaniach specjalnych enemisy, znaczy przeciwnicy, nie mają broni rzucanej. I przez to ich DMG jest właśnie mniejsze. Jako że my mamy broń rzucaną, to nasze DMG oczywiście jest tym samym większe i my zadajemy po prostu większe obrażenia. Dlatego po prostu jest to tak łatwo zrobić. Powinienem się ogólnie zaopatrzyć gdzieś w 300 oponek, żeby te zadania dzisiaj wszystkie zrobić, skoro tak będzie szło. Trochę lipa, naprawdę. Ogólnie to następnym razem sobie podzielę, że na przykład 3-4 zadania będę robić w jeden dzień, a w następny na przykład dostaniecie kolejny odcinek z resztą zadań. Bo to naprawdę to trochę głupie, że ja te oponki tracił tylko na te zadania, tak? Kiedy mogę z nimi coś innego zrobić, całkiem co innego, na przykład, nie wiem, pomieszać coś albo, nie wiem, cokolwiek. To naprawdę jest trochę głupie. Teraz ogólnie to tak, bo chcę od razu patrzeć, co mam lepsze i tak dalej, a nie tak o sobie porównywać. To będzie co prawda trochę długo trwało, więc w ogóle nie, naprawdę. W tym odcineczku zrobimy 3-4 zadanka ogólnie. Czekajcie, zobaczymy ile mamy ogólnie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Akurat 8, więc teraz zrobimy sobie 4. Raz, dwa, trzy, cztery. A na przykład jutro albo pojutrze dostaniecie odcinek z kolejnymi 4. O ile nie będzie tyle oponek szło. Wygrane, dobra. Więc sprawdźmy tutaj, co my tu mamy. Plus 8, tak? Dodaję mi inteligencji. Tutaj minus 7. Najpierw posprawdzam tak o powierzchownie, co tutaj jest. Minus 14, to dziękujemy. Minus 8, dziękujemy. Plus 14 i dodaję sporo intuicji. Sporo. Minus 8. Taki sam, a co dodaję? Inteligencję, tak? Samą inteligencję daje jest taki sam. Ten daje plus 8. Tak więc założymy sobie go i założymy sobie to, prawda? Bo to oczywiście jest na plus. Tutaj to może. Z jakiego to jest setu? Ultimatywny power set. To miałem też dwie części, czy nawet bodajże trzy już z tego setu. A to możemy sobie już wywalić, tak więc no statystyki rosną i to dosyć sporo widzę. To już mamy tak ogólnie nawet, ale naprawdę te staty muszę naprawdę sobie podciągnąć, bo u mnie po prostu największym problemem teraz jest to, że na samym początku strasznie biłem w levele. Level, mało kasy, level, zadania nadzwyczajne robiłem raz na jakiś czas, tylko nie mogłem ich robić tam, bo coś tam, bo mi się nie udawało, czy coś takiego i dopiero po jakimś czasie, bo już tam miałem chyba 150 level, coś takiego, nie 150, ja bodajże jakoś 130 level, to chyba przy was nawet wyczaiłem, jak te zadania po prostu się robi i to wtedy takie boom, wow. I to wtedy dopiero zacząłem je robić, tak więc myślę, że wraz z wystartowaniem nowego serwera po prostu będę omawiać na przykład wszystko, co tam robię, dlaczego to robię i tak dalej. Mam nadzieję, że to będzie się wam podobać. Bo w mojej drużynie właśnie pewna dziewczyna napisała, że takich poradników jest wiele i że nie opłaca się ich robić, ale ja będę je robić w trochę innej formie. Będzie tak jakby bardziej zrozumiałe i będę się starać tak jakby opowiadać wszystko. Będę się starać opowiadać wszystko, co na przykład mogę na dany temat, tak? Będę ogólnie wszystko wyjaśniać, a przynajmniej się postaram, tak żeby każdy zrozumiał. Oczywiście, jeżeli będziecie mieli jakieś problemy, zawsze możecie, nie wiem, napisać tutaj do mnie na PW, czy tam chociażby na YouTubie w komentarzu, naprawdę możecie pisać, ja nie mam z tym żadnego problemu, odpowiadam raczej każdą. Na fanpage'u tak samo możecie pisać, tam na Facebooku jestem trochę częściej niż na YouTubie, to mi się oczywiście wyświetla w powiadomieniu, że dostałem wiadomość i oczywiście ją od razu sprawdzam. Tutaj widzę, że dosyć dużego kopa w siłę dostaję, ale nie wiem, czy to ubiorę, zobaczę jeszcze. Możliwe, że to sobie przemieszam, albo to na razie zostało.
plus 12 powiadasz, ale to patrzcie, ile to mi kondycji ucieka. Nie, założymy to naprawdę, założymy. Plus 12 to jest minus 7, minus 7, minus 23. Minus 29 i plus 2, tak? Nie wiem, co z tym plus 2 zrobić, bo dosyć sporo mi tam zabiera znowu tej inteligencji, aż zbyt dużo. Wiecie co, na razie sobie to zostawimy. Na razie sobie to zostawimy i wrócimy do tego za chwilę po kolejnej misji, tak? O ile się nie mylę. Ogólnie to nie chcę robić aż tak długich tych odcinków z Hero Zero, żebyście po prostu tak jakby nie musieli, wiecie, tak siedzieć, tak nic ciekawego, same zadania nadzwyczajne, pfi, co to jest, no nie? Nie chcę was tak po prostu zamęczać tym, dlatego po prostu będę robił krótsze odcinki, ale ciekawsze, tak? Rozpocznij. Dobra, jedziemy. Cak, udało się. Jeżeli chcecie, to mogę nawet... O tym mówię. Następne 4 w następnym odcinku, naprawdę. Jeżeli chcecie, oczywiście zawsze mogę te filmy jakoś tam montować. Wiecie, że na przykład teraz to, jak to tak teraz przychodzi, cak, 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 te kropki na przykład będę ucinać i od razu będę dawać następne zadanie, znaczy na następne już tak jakby potwór ten. Tylko że wtedy nie będę tak już z wami tak jakby rozmawiać, tak jak teraz. Nie będę na przykład mówić, że o, biedne oponki, tracą oponki. No tak nie będzie. Będzie tylko takie właśnie cak, 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 coś tam powiem od siebie na raz na jakiś czas, ale to chyba nie będzie się wam podobać, bo nie będę tak jakby większego udziału w tym brać, tak? Będziecie tylko oglądać to, co wam pokażę, a nie będzie na przykład słuchać tego, co chciałem wam powiedzieć, bo oho, się udało. Z 14 oponek zostało 8. Aż głos na chwilę straciłem, uch. Dobra, to przełożymy z powrotem. Oczywiście jeszcze sobie dopakujemy nasze staty. Walniemy w kondychę. Albo intuicję. Plus 2. Minus 6. Minus 7. Minus 27. Minus 27. Minus 33. Minus 9. 16, 8, minus 23, ja nie wierzę. Czo te zecy? Dobra, daj to tutaj i teraz tak, plus 2 i plus 2, tak? Dwie rzeczy. To mi dodaje dużo kondychy, ale zabiera też sporo inteligencji i troszkę intuicji, tak? Dodaje kondychę i siłę. To dodaje tylko siłę. Nie no, inteligencję też, ale nie aż tyle, co to. Tak więc nie wiem, spróbuję to sobie wymieszać. Co prawda to nie ma aż tyle, żeby to... No, nie daje mi tyle inta, ile bym chciał. Ale jeżeli to mi da tyle, ile bym chciał tej inteligencji, to zobaczymy. Cak! 303. No trochę jej zabiera. Trochę jej zabiera, muszę przyznać. Ale weźmiemy, dobra. Teraz musimy się nad tym zastanowić. Albo będziemy mieszać dalej, albo weźmiemy. Dodaję bardzo sporo intuicji. Wymieszamy to jeszcze, powiem wam. Wymieszamy to i zobaczymy, co przyjdzie. Oh my fucking god, jeszcze gorzej. Kurde, jeszcze raz. 316 kondycji tego. No i jeszcze trochę inteligencji. Kurde, nie, jeszcze raz mieszamy. Oh my fucking god. No tak średnio bym powiedział. Spróbujemy jeszcze raz, serio. Dobra, powiem wam, że tak zostawię. Że nie mam już co... Nie, ja nie chcę tych 3 oponek jeszcze stracić. Zostawię je sobie. Zamienię to. A to oczywiście sprzedamy. Dobra. Tak więc 1750 punktów już. Siła i kondycja podskoczyły. Dosyć ostro. Inteligencja nam trochę spadła. Trochę chyba dużo.
Ale za to intuicja nam znowu podskoczyła, co myślę, że ta intuicja, inteligencja musi być na tym wyższym poziomie trochę, ta kondycja mogłaby też podgonić trochę, ale myślę, że jest ok, bo kondycję sobie podciągniemy teraz. A to chyba z Gredek zbija honor, tak więc go zaatakujemy. No skoro zbija, no to niech zbija, no nie? Wow, ja z nim wygrałem? Ja ma takie staty? Aha, bo nie mam broni rzucanej, sorry. Pojedynek, historia, tak. Tutaj ogólnie odkąd wlazłem do czempiona, to naprawdę dostaję niezłe bęcki, bo po prostu moje, ja siedzę w czempionie, a moje staty tak naprawdę to, wiecie, jest makabra, no nie? Pomóżmy mu zbić honor. Tak, do sklepu. Tutaj mam minus 37, no to ja dziękuję. Jak tyle mi dajecie. Następne 4 zadania będą oczywiście w kolejnym odcineczku, a teraz jeszcze ogólnie chciałem tylko zobaczyć pojedynek. Czy ja mogę się bić w lidze? Mogę się bić w lidze, może zaraz będziemy się bić, tak więc teraz podnosimy sobie kondycję. Podnosimy sobie kondycję, tutaj można by te 5 punktów dać, ale ja je wytrenuję, ja te 5 punktów, bo wolę mieć równo, wiecie, nie wiem dlaczego, ale jakoś tak lubię mieć równo. Ile ta kondycja kosztuje? 18, 24, 33. Nie ma ogólnie takiego tutaj szału, że tak powiem. Znaczy nie zabiera zbyt dużo, ale to mnie cieszy. To mnie cieszy, że tyle nie zabiera jeszcze. Jeszcze. Nie wiem, co to będzie później. Oh my fucking god. W ogóle mam nadzieję, że ten mikrofon dobrze się nagrywa, że ja nie nagrywam tego na darmo. Nie wiem, tak myślę, że do 500 tysięcy zejdziemy, no nie? Przynajmniej mam taką nadzieję. No dawaj. O, już 24k. To już to jest tańsze. No. Dobra, jest 2000. 2000 kondycji. Ogólnie to jeszcze wam w nowej serii wraz z startem nowego światu powiem wam oczywiście jak najlepiej statystyki rozdawać i tak dalej, bo na przykład to co tu ja robię to jest po prostu takie jakby sytuacyjne, że nie zawsze jest dobre, ale zazwyczaj, bo ogólnie większość osób rozwija tylko te dwa atrybuty dolne od razu tak na jakby najwyższy. Te dwa atrybuty to są priorytet dla większości, ale jest jeszcze kilka takich innych tak jakby dróg, którymi można podążać. Naprawdę, można staty jeszcze w inne sposoby rozdawać i to też będą dobre. Ubiegam się o przyjęcie do waszej drużyny, tak? Siwy 16 się ubiega o przyjęcie do naszej drużyny. 135 poziom jest z ruchu Putina, tak? Staty, jak na taki poziom, to takie średnie bym powiedział. Widać, że leci ostro w kondycję i trochę tutaj w intuicję, ale sprawdźmy jego drużynę. Ruch Putina, tak? Aż ziewłem. 251, 185, 2 lap. Okej, nawet 44 level mają. Spoko. Nasza drużyna gotowy. Nasza drużyna oczywiście jest trochę tak jakby levelowo słabsza, że to tak ujmę, ale ogólnie mamy tak jakby lepsze staty od ruchu Putina. I ziomek chce nas dołączyć, tak? Sprawdźmy opis. Sprawdźmy opis. Wymagany 140 level bohatera. Tak. I w sumie to wszystko. 140 level bohatera jest wymagany, tak? Minimum 12 lat, znajomość ortografii. I teraz mamy podanie, po pierwsze, podanie, które trzeba oczywiście złożyć, nie tak jak on to zrobił. I oczywiście tytuł podania ma nosić nazwę Dark Lee. Jeżeli tego nie będzie, do drużyny niestety nie przyjmiemy. Jeżeli chcecie wstąpić do naszej drużyny, zróbcie najlepiej to według podania. I na przykład wysyłajcie je do mnie, tak? Wtedy ja na przykład będę to z moim bratem omawiać, bo oczywiście ta gildia, znaczy gildia, ta drużyna, to tę drużynę prowadzę z moim bratem. I my wtedy to będziemy sobie omawiać, czy przyjąć, czy nie, tak? Jeżeli macie 140 level, minimum 300k expa w turnieju tygodniowym, to możecie oczywiście składać podania, na pewno je rozpatrzymy pozytywnie, tak? Bo szukamy także członków. No. Włos mi w las. Dobra, tak więc
Zrobiliśmy zadania nadzwyczajne, rozdaliśmy punkty i co zostało? Zostały jeszcze 4 zadania nadzwyczajne. Raz, dwa, trzy, nie, trzy, cztery. Dobrze, 4. Już myślałem, że 5, bo tak to dziwne mi przeskoczyło. Tak więc pojedynek. Czy mogę się tu z kimś? Nie. Sami widzicie, że to nie jest takie cudowne. Staty mają o wiele większe, poziomy także. Ale spróbujemy, tak? Okej. O, dobra. Dobra, dawaj ci no. O, pytę. Ale mi wyjechał. Gdyby nie ten kryt 5K, to powiem wam, żebym to nawet mógł wygrać. Ale on mi krytem wyjechał. To jest niemożliwe. No. No, please don't. O, dobra, tutaj może widzę, że możemy sobie nadrobić te punkty. Tutaj nasz kolega ma po 2K, on we wszystko leci tak jakby porówno. Wow, ostro. Ale widzę, że też ładnie klepie. Uuu, za 6K, ten kryt. I jeszcze... Widzieliście to? Uniknąłem jego ciosu, rozwal go! Fuck! Nice, nice, naprawdę. Ledwo, ledwo, ale wygrałem, nie? Wygrana to wygrana, nie liczy się jaka. Plus 1900, Widzę, że tu ktoś też jakiś stopień... Jakim cudem wlazł do czempiona? Ona, przepraszam, Olcia.pl. Jakim cudem Olcia.pl wlazła do czempiona? Ale sprawdźmy, czy z nią wygramy. Bo skoro wlazła do czempiona, to musi być jakaś taka mocniejsza, tak? Tak nie, okej. Rozpieszczenie ma. Okej, jeszcze plasterek, dobra. Wygrana, no i plus 7 punktów i 3K golda, tak więc tutaj mam minus, o plus 700, widzę, że gracza na moim poziomie. O, ten jest na moim poziomie. Aha, Zgerek mnie atakował, okej, dobra. Sprawdźmy tutaj. Czy jesteśmy na zbliżonym poziomie? 185 poziom i ma 341 statystyk więcej. No cóż, 652 punkty więcej, a ma 182 level, no please. Z mojej drużyny. Tu mam więcej, więcej. Łop. 185 level, 552 statystyki mam od niego, o 555 punktów mam od niego mniej. Jakim cudem, ja nie wiem, nie, możecie mi w komentarzach napisać, czy oni naprawdę od startu już tak hardkorowo jechali w te staty? I naprawdę zrobiłem ten wielki błąd, że leciałem w misje, które dają dużo punktów doświadczenia zamiast dużo punktów hajsu? Teraz ogólnie robię tylko misje, które właśnie dają najwięcej hajsu, już nie robię misji, o na przykład taką misję, taka misja jest piękna, o od razu ją klikam, no nie, i jest normalnie git. Tak więc, moi mili, piękna fryzura, mam nadzieję, że się podobało, czekajcie na kolejne odcineczki z kolejnymi 4 misjami, jeżeli oczywiście się podobała, łapka w górę, zapraszam was na mojego Facebooka, tam oczywiście wszystkie nowinki i tak dalej. Zapraszam was też do zasubskrybowania kanału. Ja się z wami żegnam. Miłego dnia, wieczoru, nocy. Pa, pa.